Poznajcie pierwszych użytkowników nowej bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. Paweł potrafi robić kilka rzeczy naraz. Naraz nie przychodzą jednak pieniądze za dodatkowe projekty. Dlatego Pawłowi zdarzało się nie wiedzieć, jak dokładnie wygląda jego domowy budżet. Ale odkąd korzysta z nowej bankowości, na jednym ekranie widzi, ile pieniędzy ma dzisiaj, ile i na co wydał w bieżącym miesiącu i jak wyglądają jego przychody i wydatki w ciągu roku. Na pewne rzeczy dobrze jest spojrzeć z szerszej perspektywy. Ania ma tyle energii, co i pomysłów na jej wykorzystanie. Teraz ma pomysł, aby dojeżdżać do pracy rowerem. Dlatego z funkcją cele oszczędnościowe określa, na co zbiera, jaką kwotę i przez jaki czas. Dla ułatwienia ustawia stałe zlecenie i już widzi, jak realizacja celu nabiera kształtów. Dobrze wiedzieć, czego się chce, a potem na to zaoszczędzić. Kasia i Piotrek zainwestowali w rodzinę. Ta inwestycja wymaga sporych nakładów, więc często pod koniec miesiąca zastanawiali się, gdzie rozeszły się ich pieniądze, do czasu, gdy zaczęli analizować wydatki bardziej szczegółowo, w podziale na kategorie. O, ktoś tu był chyba na zakupach. Lepiej wiedzieć, na co i ile się wydaje, niż nie wiedzieć. Janina i Tadeusz, choć znają się od 40 lat, wciąż są młodzi duchem i otwarci na nowe doświadczenia. Wcześniej rachunki opłacali na poczcie lub prosili o pomoc dzieci. Teraz korzystają z bankowości internetowej. Dziś płacą za energię, więc w oknie wyszukiwarki wpisują prąd, a system znajduje ostatni wykonany przelew i automatycznie uzupełnia wszystkie dane. Wystarczy klik i zapłacone. Nowe nie znaczy trudne. Krzysiek to student filmówki. Nauka w obcym mieście to nie lada wyzwanie dla jego kieszeni, dlatego pomaga sobie dodatkową pracą i funkcją budżet. Na początku miesiąca określa swój budżet, a potem trzyma się tego, co ustalił. Bo w finansach jak w życiu, ważny jest dobry plan. Sprawdź, w czym Tobie pomoże nowa bankowość internetowa. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie.